Tym samym przechodzimy do przyjęcia projektu porządku obrad na dzisiejszą sesję. Druki, jakie zostały zgłoszone, Państwo otrzymaliście albo drogą elektroniczną, albo też do skrytek. Stwierdzam, że jest kworum jednocześnie. Szanowni Państwo, wszystkie druki będziemy głosowali, ponieważ są wnioski o odstąpienie od terminu 8 dni powiadomienia przed sesją, czyli od druku numer 14 do druku numer 32. Nie ma druku 15. Szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszego projektu uchwały i głosowania wniosku. Kto z Państwa radnych jest o przyjęcie wniosku, o przyjęcie projektu uchwały na druku nr 14? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 14 do obrad dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, druk nr 15 jest drukiem, który został wycofany z uwagi na to, że nie ma już takiego projektu uchwały w sprawie głosu wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przechodzimy do wniosku na druk nr 16. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? To nie będzie o głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek wraz z projektem uchwały na druku nr 16. Szanowni Państwo, druk nr 17 jest wycofany z uwagi na to, że nie ma również takiego projektu uchwały komisji, nie wpłynął on pod obrady. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 18 i do wniosku w sprawie tego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt i wniosek na druku nr 18 i wprowadziła go pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, przechodzimy do wniosku numer, do druku nr 19. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła również ten projekt w sprawie procedowania na dzisiejszej sesji. Przechodzimy, proszę Państwa, do druku nr 20 i wniosku związanego. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Też nie widzę osób, które nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła również ten druk nr 20. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku nr 21 i do wniosku związanego z tym drukiem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku i druku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że również ten druk Rada przyjęła do przedstawienia na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, przechodzimy do wniosku do druku nr 22. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo.
Kto z Państwa radnych nie brał udziału w głosowaniu? Także nie widzę. Więc stwierdzam, że również druk nr 22 został wprowadzony do procedowania na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, druk nr 23 i wniosek z nim związany w takim wypadku. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę w takim wypadku, że Państwa też nic osób nie biorąc udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada także przyjęła procedowanie druku nr 23. Przechodzimy do druku nr 24 i wniosku z niezwiązanego. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie brał udziału w głosowaniu, też nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła do procedowania druk nr 24. Proszę Państwa, druk nr 25, wniosek z tym związany. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę żadnych wypadków takich głosów. W takim wypadku stwierdzam również, że Rada przyjęła druk nr 25 do procedowania na dzisiejszej sesji. Druk nr 26, wniosek z nim związany. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie wziął udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada także przyjęła druk nr 26. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku nr 27 i do wniosku z nim związanego. Bardzo proszę, przejdziemy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę projekt uchwały na druku nr 27. Szanowni Państwo, druk nr 28. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie brał udziału w głosowaniu. Także nie widzę. Stwierdzam, że przyjął projekt uchwały na druku nr 28. Szanowni Państwo, druk nr 29. Wniosek związany z tym drukiem. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie robił głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 29 do procedowania. Szanowni Państwo, druk nr 30. Jest stosowny wniosek tutaj w tym zakresie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały pod obrady? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie brał udziału w dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła pod obrady druk nr 30. Druk nr 31 jest stosowny wniosek. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Panie Prawdziwym głosowaniu nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 31. Druk nr 32 jest stosowny wniosek w tej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto z Państwa radnych nie bierze udziału w głosowaniu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada również przyjęła druk nr 32. Szanowni Państwo, z tego, że głosowanie nad drukiem 14 odbyło się z mojej przyczyny z błędem formalnym, w takim wypadku bardzo proszę o ponowne wprowadzenie tego druku pod obrady Rady, ponieważ nie została przeprowadzona pełna procedura głosowania dotycząca głosów przeciw, wstrzymujących się i nie biorących udziału w głosowaniu. Poddaję pod głosowanie jeszcze raz wniosek związany z drukiem nr 14 w sprawie wprowadzenia go pod dzisiejsze obrady. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 18. Dziękuję. O, przepraszam.
Szanowni Państwo, kto jest przeciw, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Dziękuję. 18 za. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu, wstrzymały się w zakresie. Szanowni Państwo, przyjęliśmy do procedowania wszystkie przedstawione projekty uchwał. Przechodzimy do przyjęcia pełnego porządku obrad na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu porządku obrad z wprowadzonymi drukami 14-32 z wyłączeniem 15 i 17. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. 20 osób było za. Szanowni Państwo, chciałbym spytać, kogo jest postawiona na stole obrad kamera? Moja. Chciałbym się dowiedzieć, czy uzyskał Pan zgodę radnych na nagrywanie wzajemne? A taką trzeba? Pana radnego. Taką trzeba? Jak najbardziej, ponieważ jesteśmy, proszę Pana, w swoim gronie. Nie jest Pan tutaj, rozumiem, jako mieszkaniec, tylko jako radny. I musi Pan uzyskać zgodę każdego z nas na to, abyśmy zgodzili się, że Pan będzie nas nagrywał. Gdyby to robił mieszkaniec, nikt z nas nie ma nic wtedy do powiedzenia. Ma prawo przyjść, nagrać nas w formie foni i wizji. Jeżeli się mylę, oczywiście jutro zadamy takie pytanie prawnikom, ale w dniu dzisiejszym, abyśmy mieli jasność, ja chciałbym się spytać po raz drugi, czy uzyskał Pan zgodę radnych na to, żeby mógł Pan ich nagrywać podczas dzisiejszego posiedzenia jako radny? Rozumiem, że jest Pan wpisany na listę obecności jako radny. Ale Panie Przewodniczący, nie jesteśmy we własnym gronie, tylko jesteśmy na sesji Rady Dzielnicy. Poza tym ta kamera jest wspólna, a jestem dziennikarzem obywatelskim i mnie obowiązuje prawo prasowe i nie muszę pytać Państwa o zgodę, tylko wystarczy, że Was poinformuję o tym, że sesja będzie nagrywana. A poza tym ta kamera jest z Fundacji Stańczyka. Szanowni Państwo, ja nie jestem przekonany do końca. No to zadajmy to pytanie prawnikom. Proszę sięgnąć do ustawy o prawie prasowym. Bardzo proszę o Pani legitymację, że jest Pani dziennikarzem obywatelskim. I że Pani tak występuje tutaj jako dziennikarz obywatelski. Nie ma rozróżnienia między mieszkańcami. Proszę poczytać. Szanowni Państwo, nie do końca jestem przekonany, czy możemy bez zgody pozostałych radnych dokonywać w tym momencie nagrywania sesji. Bardzo bym prosił, żebyśmy jednak osiągnęli w tej sprawie konsensus. Jeżeli można. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, w takim razie, jeżeli rozumiem, Pan Przewodniczący się przygotuje, będzie pewny, że nie można nagrywać, to zdecydujemy, że nie wolno. Jak to jaki Pan ma instrument, żeby wyłączyć tą kamerę, czy sprawdzić, że jest wyłączona? Ale ja, proszę Pana, nie zamierzam, Panie Radny, sprawdzać, czy kamera jest wyłączona, czy nie jest włączona. Jeżeli mam jakąkolwiek wątpliwość w tym względzie, to ja w tym momencie wyraziłem. I uważam, że jeżeli jesteśmy, tak jak tutaj Pani Radna powiedziała i Pan Radny także, na sesji Rady Dzielnicy, oczywiście, jak najbardziej. Tylko, że proszę pamiętać, że w tym momencie nie są tutaj obecni mieszkańcy. Jeżeli Fundacja Stańczyka przychodziła nagrywać, to byliśmy o tym wcześniej poinformowani, że będzie takie nagrywanie. Nie mieliśmy nic przeciwko temu. Kamera była postawiona i nagrania były publikowane w internecie. Nie jestem do końca pewny, że radni mogą nawzajem siebie nagrywać bez zgody innych radnych na posiedzeniach. To jest to moja wątpliwość. Dlatego uważam, jeżeli mamy ze sobą współpracować przez kolejne 4 lata, dla dobra tej współpracy powinniśmy w tej sprawie osiągnąć konsensus. Jeżeli Państwo radni, którzy są współwłaścicielami tej kamery, uważają, że
ona tutaj może być, no to ja chciałbym poznać opinię prawną w tej sprawie. Ja? Czy Państwo takową posiadacie? My nie potrzebujemy opinii prawnej, my znamy swoje prawa. I jeszcze raz odsyłam Pana do ustawy o prawie gazowym. Także przemilczę już, bo proponowałabym, żeby jednak Pan się odniósł do stosownych aktów prawnych i wtedy udzielał szerszych tutaj wątpliwości, bądź też rozwiązał nasze wątpliwości. Informuję Pana, że sesja będzie nagrywana. Pani radna, ja uważam, że Państwo powinniście spytać radnych tu obecnych, czy uważają na to zgodę. Nie, nie mogę tego zapytać. Szanowni Państwo, co Państwo naprawdę robicie, to jest niedobrze. Pani jeszcze nic nie wie, co my robimy. No ale to widać, wie Pani, to jest pierwszy występ. Co mamy dalej po prostu o tym myśleć wszyscy? Mamy 4 lata współpracować ze sobą, a nie robić sobie nawzajem. A na przykład fundacja Stańczyka też jest dozwolone. Ja rozumiem, że każda kamera i każda sesja może być nagrywana, tylko na przykład, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, trzeba zapytać, czy jest zgoda. Nie trzeba zgody. Nie, przepraszam, nie o zgodę chodzi. Tylko trzeba poinformować. Trzeba poinformować, że sesja będzie nagrywana. Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy sesja może być nagrywana przez radnego. To jest moja wątpliwość. To, że sesja jest nagrywana i jest jawna, wiemy to ze statutu. Ale radny też jest obywatelem. To jest moja wątpliwość. A ja tylko mogę zacytować statut. Działalność organów dzielnicy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Panie Przewodniczący, ja dokończę swój wątek, że tak powiem, bo bywa Pan na sesjach Rady Miasta Krakowa i z różnymi kamerami ludzie przychodzą i mieszkańcy i czasami Rady, i nie ma problemu, nikogo nie pytają. Nie, pierwszy słyszę, że Radni się nawzajem na sesję Rady Miasta nagrywają. Nie siebie, tylko przykładowo jest jakiś protest, manifestacja, wychodzą do góry. Nagrywają. Radni się robią zdjęcia. Nagrywają. Obywatel. Pierwszy słyszę, że Radni się nagrywają. Nie ma różnicy pomiędzy Radnym a... Bardzo proszę o ściągnięcie kamery ze stołu obrad i postawienie jej w tamtym miejscu, ponieważ stół obrad nie służy do tego, żeby stała kamera. Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu naszej dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji. Nikt nie wniósł żadnych uwag, ten sam protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do czwartego punktu. Projekt został ogłoszony na sesję. Przechodzimy do procedowania w punktu numer 14. Druk numer 14 w sprawie powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej. Druk numer 14. Bardzo proszę. Zgłaszam tutaj poprawkę do tego druku. Zgłaszam, że będzie zgłoszona. Szanowni Państwo, w zakresie uchwały powołuje się członka Rady Adama Krzponia na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pan Radny Poręcki. Panie Przewodniczący, ja chciałem oświadczyć, że my nie będziemy brać udziału w głosowaniu ze względu na to, że Państwoście nie uszanowali praw demokratycznych mniejszej grupy radnych. Przepraszam bardzo. W związku z tym nie będziemy brać udziału w głosowaniu. Wniosek był złożony przez nas na poprzedniej sesji, gdzie został odrzucony. Dlatego przy druku numer 14 my nie bierzemy udziału jako nasza grupa. Dziękuję bardzo. A przykładem może być to Rada Miasta Krakowa, że nazwijmy to z opozycji, z Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest przewodniczący komisji rewizyjnej Adam Kalina. A my to znaczy kto? Panie Radny? Znaczy grupa. Grupa Państwa, grupa Pana, grupa Kinena, grupa i tak dalej. Grupa, proszę.
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie widzę w takim wypadku. Czy jest formalne i czy nie trzeba było uzupełnić podpisów pod projektem uchwały? To jest przy uzasadnieniu. Podpisywaliśmy się wszędzie w dwóch miejscach. Nie widzę. Na druku numer 14. Ale może nie wszędzie tak. Co znaczy podpisać w druku numer 14? Wnioskodawcy, grupa. Druk powinien być podpisany pod uzasadnieniem, pod uchwałą w zakresie przyjęcia. Tak. Taka jest procedura w tym zakresie. Przechodzimy do procedowania kolejnego druku, który został przyjęty, czyli druk numer 16. Jest to, proszę Państwa, projekt w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Edukacji. Bardzo proszę. Referendum projektu będzie Pan Mariusz Kiwoka. Uchwała Rady Dzielnicy 18 dnia 22 grudnia w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 18. Powołuje się Naczelna Rady Panią Monikę Fiołek na funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 18. Pani Monika Fiołek została wybrana radną z okręgu Osiedle Ogrodowe Centrum E. Jest to osoba, która posiada wykształcenie wyższe, kierunek filologia. Zamieszkuje w Hucie od kilkunastu lat. Czynnie działa na rzecz społeczności Nowej Huty. Aktywnie uczestniczyła w sprawach związanych z boiskiem na osiedlu Skarpie oraz budową tam ogródka. Pani została zgłoszona na Komisję Edukacji, otrzymała 5 głosów za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie kandydatury. Pani radna Pankiewicz. Ja mam pytanie do pani kandydatki. Pani będzie prawdopodobnie miała wpływ na ewentualny dobór radnych do konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli. I chciałabym znać Pani opinię, w jaki sposób i według jakiego klucza będą radni delegowani na tego rodzaju konkurs. Może jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, klucz jest taki, że mogą być dwa klucze, że albo będą delegowani radni okręgów, na których terenie znajduje się szkoła lub przedszkole, lub według klucza nieformalnego, ustalanego przez zarząd Rady Dzielnicy. Jak Pani się wydaje, która forma delegowania radnych na konkursy. Jeżeli chodzi o mnie, no to pierwsza forma chyba. Czyli radny danego okręgu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania? Bardzo proszę.
widzę, w takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Jest zgłoszona poprawka do druku nr 16. Powołuje się na członka Rady Monikę Fiołek na funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Jest to poprawka dotycząca paragrafu nr 1. Głosujemy, proszę Państwa, poprawkę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Czy się różni treść, ta, którą mamy pod poprawką, jeżeli można? Bo druk był bez nazwisk. A teraz jest nazwisk. To były troszeczkę inne zapisy. Poprawka porządkuje w sprawie dotyczącej uchwały Pani Rady. Tak. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Jedna osoba. Szanowni Państwo, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uchwały wraz z poprawką. Panie Radny, jesteśmy w trybie głosowania. Nie ma formuły zadawania pytań w tym trybie. Nie chcę zadawać pytań. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania uchwały wraz z poprawką. Przypomnę, że paragraf pierwszy brzmi: powołuje się członka Rady Monikę Fiołek na funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Pozostałe paragrafy bez zmian. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjął uchwałę w sprawie nr 16. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania druku nr 18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej. Referendum projektu będzie Pan Józef Szuma. Uchwała Rady Dzielnicy w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy 18. Powołuje się członka Rady 18 na funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Pana Jerzego Dańca. Panie Pytanie, większość znany był w poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji Infrastruktury. Nazywał się bardzo dobre spowiedzi funkcji, zadowolenie całej Rady i jeszcze czekamy, że podobnie będzie w tej kadencji jako przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Płynęła poprawka. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Poprawki, a później uchwała. Treść poprawki, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: powołuje się członka Rady Jerzego Dańca na funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy 18 Nowa. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, bo nie policzyłem jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, dwadzieścia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. 20. Przechodzimy do głosowania uchwały wraz z poprawką. Przypomnę poprawkę. Powołuje się na członka Rady Jerzego Dańca. Powołuje się członka Rady Jerzego Dańca na funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Taki brzmienie otrzymał paragraf nr 1. Kto z Państwa radnych jest za projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Także widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 18. Przechodzimy do procedowania druku nr 19.
w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej pana Mariana Basia. Uchwała Rady Dzielnicy 18 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy 18 Nowa Hutka. Powołuje się członka Rady Dzielnicy 18 na funkcję wiceprzewodniczący Komisji pana Mariana Basia. No, pan Marian już od dawna jest znany w naszej dzielnicy. Z samych pozytywów, tak? Nie też. Proszę o poparcie. Będzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Szanowni Państwo, jest poprawka również do tego druku, która wpłynęła. Zamykam dyskusję, przechodzimy do trybu głosowania. Poprawka brzmi: powołuje się członka Rady Mariana Basia na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy 18 Nowa Hutka. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Przechodzimy do głosowania całej uchwały wraz z przyjętą poprawką. Przypominam poprawkę, paragraf pierwszy. Powołuje się członka Rady Mariana Basia na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Kto z Państwa radnych nie bierze udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 19. Przechodzimy do procedowania kolejnej uchwały na druku nr 20 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji. Szanowni Państwo, powołuje się na członka Rady Beatę Poszwę. Przepraszam, powołuje się członka Rady Beatę Poszwę na funkcję przewodniczącej Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Pani Beata Poszwa jest osobą, która jest zaangażowana w sprawy dotyczące działań związanych z poprawą elementów zabytkowych, jak i również spraw związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie naszej Polsce. W ostatnim roku zabiegała o na przykład renowację zabytkowej kapliczki mieszczącej się na styku naszej dzielnicy i dzielnicy nr 14. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pani Frankowicz. Ja chciałam zapytać, jak Pani sobie wyobraża prowadzenie Komisji Kultury i Zabytków Przewodniczącą? Jaki ma Pani pomysł? Znaczy, jakie mam pomysły? No powiem tak, pomysły są bardzo duże, Pani Radna. Jeżeli będzie zachodziła potrzeba, będę bieżąco informowała danych z danego okręgu, który jest, i będziemy po prostu wspólnie podejmować działania. To nie będzie tak, że ja jednoosobowo będę po prostu jeździć wszędzie sama i po prostu sprawy załatwiać, tylko będę informować bieżąco o sprawach, które będą po prostu związane ze sprawą. Czyli rozumiem pomysł. Dziękuję bardzo. Czy to jest drugie pytanie do Pani Rady? Tak? Nie, ja chciałam doprecyzować pierwsze pytanie. Ale Panią nie mamy wywiadu. To drugie pytanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Rady jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Została również zgłoszona poprawka. Zamykam dyskusję. Poprawka do druku nr 20. Przechodzimy do jej głosowania. Poprawka brzmi: powołuje się członka Rady Beatę Poszwę na funkcję przewodniczącej Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. To jest tylko porządkująca poprawka. Słowo przewodniczącego zmienia się na przewodniczącej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Także nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę do projektu uchwały na druku nr 20. Przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały na druku nr 20. Przypomnę poprawkę. Powołuje się członka Rady Batem Poszczą na funkcję przewodniczącej Komisji Kultury, Zabytku, Sportu i Rekreacji na dzielnicy 18 Mahuta. Głosujemy w projekt uchwały na druku nr 20 wraz z poprawką. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 20. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku nr 21 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji. Komisja podczas swojego pierwszego posiedzenia wybrała na wiceprzewodniczącą panią radną Martę Bielecką. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, pan radny Krzysztof. A propos błędów formalnych, czy to nie jest błąd na duchu? W zakresie paragrafu pierwszego. Tak, pan w zakresie paragrafu pierwszego jest to błąd, który jest błędem opisującym uchwałę. Mam poprawkę do tej uchwały porządkującą, która wpłynęła do druku nr 21. I ta poprawka, jak ją Rada przyjmie, będzie porządkowała tą uchwałę w sposób prawidłowy. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Ja bardzo proszę, Pani Radna. Ja bym prosiła, żeby Pani Radna Marta Bielecka opowiedziała coś o sobie, jak wyobraża sobie pracę w Komisji Kultury Zabytków. Coś o sobie, czyli co chcieli Państwo? Interesuje? Czym się interesuje? Sportem, proszę Panią, turystyką, rekreacją przede wszystkim. Prywatnie pracuję w sprzedaży. Jestem również członkiem Rady Fundacji Wspierania Kreowania Wizerunku Pozytywnej Promocji Nowej Huty. Jak sobie wyobrażam? No, jak Państwo wiecie, jestem tutaj nowa, tak? Także myślę, że na takie pytania jest za wcześnie. Na pewno chciałabym zrobić wszystko, żeby... wszystko dla dobra mieszkańców, tak? No, nie wiem, w jaki sposób mogę tutaj jeszcze Pani doprecyzować to pytanie, no chyba, że ma Pani jeszcze jakieś. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania do Pani Radnej? Nie widzę. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Informowałem, wpłynęła poprawka. Treść poprawki powołuje się, jest to paragraf pierwszy, powołuje się członka Rady Martą Bielecką na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Kto z Państwa radnych jest za tą poprawką? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uchwały wraz z poprawką. Przypomnę poprawkę, paragraf pierwszy. Powołuje się członka Rady Martę Bielecką na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? I nie widzę również osoby, która nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 21. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania projektu uchwały na druku nr 22 w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Zdrowia osób niepełnosprawnych. Referentem projektu uchwały będzie Pani Małgorzata
Uchwała Rady Dzielnicy 18 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rodziny i Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych. Powołuje się członka Rady Dzielnicy 18 na funkcję przewodniczącego Komisji Bogumiłę Drawi. Może coś powiem o pani Bogumiłę Drawi. Pani Radna Bogumiła Drawi posiada średnie wykształcenie, prowadzi własną działalność gospodarczą, działa prężnie w różnych organizacjach społecznych na rzecz uzdolnionej młodzieży. Promuje zdrowy styl życia, jak tutaj zresztą mówiła często. Studiuje promocję zdrowia na USTH. Celem pani radnej jest wspieranie osób potrzebujących, dotkniętych niepełnosprawnością i w trudnej sytuacji społecznej. Panią radną cechuje sumienność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. Jest osobą otwartą, życzliwą, co na pewno pomoże jej w pracy w Komisji Mieszkalnictwa i jak najbardziej nadaje się na tę funkcję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej dyskusji. Jest, proszę Państwa, zgłoszona poprawka do druku nr 22. Informuję, jeżeli nie ma głosu w dyskusji, w takim wypadku zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania poprawki. Poprawka wprowadza uporządkowanie paragrafu nr 1. Powołuje się członka Rady Bogumiłę Drawik na funkcję przewodniczącej Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę do druku nr 22. Przechodzimy do głosowania druku nr 22 z poprawką. Przypomnę, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: powołuje się członka Rady Bogumiła Drawi na funkcję przewodniczącej Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Także nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 22. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania projektu uchwały na druku nr 23. Uchwała Rady Dzielnicy 18 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych. Powołuje się członka Rady Dzielnicy 18 na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych panią Krystynę Frankiewicz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji nad uchwałą. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zadać pytania kandydatce? Pani radnej Krystynie Frankiewicz. Pani radna, rozumiem się. Pani radna, ja się chciałam zapytać, czy pani będzie się kierowała w rozdysponowaniu środków finansowych dla osób niepełnosprawnych? Jakie będą pani podstawowe i priorytetowe zasady? Sprawiedliwością, pani radna, sprawiedliwością. Dziękuję bardzo. I prawem. Dziękuję bardzo. Chciałam się dowiedzieć, pani radna, jakie pani są kompetencje w zakresie wiedzy na temat mieszkalnictwa, zdrowia, rodziny? Proszę nie pomijać mojej licznej rodziny, bo to ma powiedzieć od tego się zaczęło. A które? Bo pytanie było kiedy? Odpowiadam panu, odpowiadam państwu. Kompetencje, no jakież mogę mieć kompetencje? Nie mam żadnych. Oprócz tego, że pracuję z osobami niepełnosprawnymi od kilku lat,
Pracowałam przez rok w orzecznictwie do spraw osób niepełnosprawnych. Czy pracuję z rodzinami patologicznymi i zajmuję się tymi rodzinami patologicznymi, że działam społecznie na terenie Nowej Huty, jestem członkiem zarządu dwóch wspólnot mieszkaniowych, więc sprawy osób niepełnosprawnych, mieszkanie jest mi dobrze znane, przez 6, prawie 7 lat byłam, pracowałam jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Jest tak, mieszkalnictwo to obrót nieruchomościami plus dwie wspólnoty, wielki artykuł w Głosie Nowej Huty nie tak dawno pokazał się o gospodyniach, Centrum B5 to między innymi ja. To jest mieszkalnictwo, osoby niepełnosprawne tu odpowiedzą, żeby doprecyzować Pana pytanie, no to moja praca zawodowa plus praca społeczna. Jak chodzi o rodziny, wspieram i współpracuję z rodzinami różnymi, oprócz tego mam na koncie, jak Pan Przewodniczący wspomniał, 5 dzieci, które w pewnym sensie nauczyły mnie, co to jest rodzina. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania w tym zakresie? Nie widzę. Szanowni Państwo, czy... Zagłosujemy. Tutaj mamy przekonany problem numer 23, ponieważ no, jest druk, który jest nieuporządkowany w zakresie pozostałych druków. Nie ma na niego poprawki niestety. Więc wydaje się, że z punktu widzenia formalnego chyba będziemy musieli po prostu tą uchwałę odłożyć do następnego razu. A zawsze możemy wnieść o przerwę i napisać tą poprawkę. Ja zamknąłem dyskusję, poprawki zgłasza się tylko i wyłącznie do zamknięcia dyskusji. No to wiem, nie dosłyszałam, przepraszam. Szanowni Państwo, numer 23 będziemy głosowali na kolejnej sesji, na mogłoby trzeba nic jedynie. Komisja wniesie tutaj stosowną poprawkę. Szanowni Państwo, uchwała numer 24 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska Gminy i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy 18 Uchwała. Tak, referendum jest pan Józef Szuman. Uchwała Rady Dzielnicy 18 Łatuta w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy 18 Łatuta. Powołuje się członka Rady Dzielnicy 18 na funkcję przewodniczącego Komisji Marka Kurzydło. Proszę Państwa, kolega radny Marek Kurzydło jest znanym społecznikiem, nie tylko na terenach tam miejscowości peryferyjnych, ale tak samo i w Hucie, a co najważniejsze, jest naczelnikiem grupy, która się nazywa Straż. Najważniejsza, tak, która broni, chroni I żywi. Jesteśmy przekonani, że ze swojej funkcji wywrócimy, że będziemy należeć się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w dyskusji. Bardzo proszę, zachęcam do tego, abyście Państwo brali udział w dyskusji. I jest poprawka do... Ale właśnie płynęła w tym momencie. Żeby się, żeby nie było imienia komisja. Tak, jak najbardziej jest poprawka. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Wpłynęła poprawka porządkująca, która porządkuje paragraf numer 1, który otrzymuje brzmienie: powołuje się członka Rady Marka Kurzydło na funkcję przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska Gminy i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy 18 Łatuta. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem poprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Nie brał udziału głosowania. Stwierdzam, że 20 za poprawką. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania uchwały. Na druku numer 24. Uchwała numer 24. Wraz z poprawką porządkującą, czyli powołuje członka Rady Marka Kurzydło na funkcję przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska Gminy i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy 18 Łatuta.
Z Państwa radnych jest za, proszę podnieść się do ręki. 20. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwalenie druku nr 24. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania projektu uchwały na druku nr 25. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego. Uchwała Rady Dzienniki 18 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Powołuje się członka Rady Dzielnicy 18 na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji panią Zofię Wójcik, Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Tu mam bardzo ułatwione zadanie z uwagi na to, że jak większość Państwa wiecie, że w poprzedniej kadencji właśnie z tego, co ja wiem, to pani Zosia jest mamą pani Marysi, która była radna w tamtej kadencji, a pani Maria wywiązywała się znakomicie z swojej funkcji jako radny. Jesteśmy przekonani, że pani Zosia tak samo będzie wykrzyknąć się nawet z funkcji wiceprzewodniczącego tej kadencji rady, czego serdecznie idzie. Pan wiceprzewodniczący. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo. Nie widzę żadnych głosów. Pan radny. Pani Rzeszy. W celu uporządkowania paragrafu 1. Nie ma. Szanowni Państwo, wpłynęła poprawka z druku nr 25, paragraf 1 otrzymuje brzmienie porządkowe. Powołuje się członka Rady Zofia Wójcik na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Z Państwa radnych jest za, proszę podniesienie ręki. Gospodarczego. Dziękuję bardzo. 20. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie będę głosował, że widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę do druku nr 25. Przechodzimy do głosowania druku nr 25 wraz z poprawką. Przypomnę poprawkę. Powołuje się członka Rady Zofię Wójcik na funkcję wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady 19 Nowa Huta. Jest to poprawka do paragrafu nr 1. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 20. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania kolejnego punktu na dzisiejszej sesji. Jest to punkt nr 26 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Bardzo proszę pana Mariusza Wodę o zreferowanie projektu. Uchwała Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 18. Powołuje się członka Rady Dzielnicy 18 panią Iwonę Cywiło na funkcję przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 18 w Nowym. Pani Iwona Cywiło jest nowobudzianką urodzenia, została wybrana z okręgu na osiedlu sportowym, wykształcenie wyższe, bankowość i rachunkowość. Zawsze na sercu leżało i bezpieczeństwo mieszkańców. I w związku z tym też w tej chwili jest na 5 roku prawa, więc myślę, że w sposób prawidłowy będzie wykonywać obowiązki przewodniczącej tej komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytania? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Informuję, że wpłynęła w międzyczasie poprawka do druku nr 26 porządkująca paragraf 1. Powołuje się członka Rady Iwony Cywiło na funkcję przewodniczącej Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 18. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę na druku nr 26.
Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uchwały wraz z poprawką. Przypomnę brzmienie. Paragraf pierwszy. Powołuje się członka Rady Nowocewiły na funkcję przewodniczącej Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzień 18 Iwonosz Uta. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę podniesienie ręki. Właśnie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie dał udziału w głosowaniu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na punkt numer 26. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania druku nr 27 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego komisji. Bardzo proszę pan. Uchwała Rady Dzielnicy 18 nowa uta w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 18 nowa uta. Powołuje się członka Rady pana Edwarda Wulska na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 18 nowa uta. Pan Edward Wulski był już członkiem tutaj Rady Dzielnicy w poprzednich kadencjach. Korzysta z zasady funkcjonowania. Wszyscy widzieli bardzo aktywny i bardzo porządny. Myślę, że z tym panią Dorą uzupełniać się i to sprawiło prowadzić obrady Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Dobry dyskusję, szanowni państwo. Może pytanie do pana, jakie pan ma kompetencje, żeby być wiceprzewodniczącym? Otóż chcę panią zaskoczyć, że moim sąsiadem jest oficer CBS-u. Pracowałem w komisjach. Dlaczego wystarczająco? Pracowałem w zespole, członkiem rady, który był przy zespole Bezpiecznych Kraków. Pan radny Rosa. Ja bym chciał zapytać, co pan zamierza zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo w dzielnicy 18? No, trzeba zwiększyć środki na policję, doposażyć ją, żeby jej było więcej na terenie Nowej Huty. A co pan myśli o Straży Miejskiej? Negatywnie patrzę. Dziękuję. Nie nadaje się, jak chcę przedłużać. Ale nie odmawiam współpracy o zadawanie pytań. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie? Drugie pytanie, pani Frankiewicz. Ja mam pytanie. CPS nie wystarczy. Nie wystarczy, a mam nadzieję, że pomoże. Chciałam zapytać, czy podejmie pan, znaczy wyrazić nadzieję, że podejmie pan ostre działania, ponieważ jest to, że tak powiem, blisko pana domu. Mianowicie działania na rzecz likwidacji kiosku z alkoholem 24-godzinnym w pobliżu szkoły 80 i muzycznej. Znaczy, rozumiem tak, że podejmie pan działania. Tak. I te działania nie później niż po 4 latach przyniosą skutek, a sposób na rozwiązanie problemu jest generalnie prosty. Tylko czy pan dołoży, pytanie, czy pan dołoży wszelkich sił i środków, żeby ten kwiat zlikwidować? Swoimi działaniami myślę, że potwierdzam to, że na osiedlu nie dopuszczam do powstania nowych. Nie, ja chodzi o ten konkretny. Ten konkretny oczywiście dołoży wszelkich starań. A gdzie się będzie opatrywał? No właśnie. Własna żonuca. Szanowni Państwo, czy z panią chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Panie uchwały nr 27. Sprawy powołania wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy 18 nowa uta. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego druku? Proszę o podniesienie ręki. 20. Kto z państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Nie dał udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę nr 27. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskutowania artykułu 28 w sprawie delegowania radnych. Deleguje się
na okres od 31 stycznia 2015 kto z Państwa przeciw, kto się wstrzymał, widzę, to nie będzie głosowanie. Widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła numer 28. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania druku numer 29, projekt grupy radnych. Bardzo proszę Panią, która reprezentuje grupę radnych, o zabranie głosu w sprawie powołania Komisji Zdrowia Profilaktyki Osób Niepełnosprawnych na 2017 Nowa Uda. Ja w sprawie tego projektu uchwały już wypowiadałam się na ostatniej sesji Rady Dzielnicy. Powtórzę tylko krótko. Projekt ten został złożony dlatego, że część radnych, która złożyła ten projekt, uważa, że obszar działania Komisji Mieszkalnictwa Osób Niepełnosprawnych, zdrowia i profilaktyki to jest tak duży temat, że należałoby te tematy rozdzielić tak, aby można było się i tamtymi, i tymi tematami przedstawionymi tutaj należycie zająć. I stąd po prostu została złożona ten projekt uchwały. Tym bardziej, że jeszcze tam statut wyraźnie przewiduje, że przy rozdziale środków finansowych także mają być rozdzielane środki na osoby niepełnosprawne. Jest to 5% środków finansowych zgodnie z paragrafem 65. Wobec tego należy to zrobić dokładnie, rzeczowo i poświęcić sporo na to czasu. A uważam, że nie może to być kosztem spraw mieszkaniowych, które są, uważam, bardzo jedną z najważniejszych spraw naszej dzielnicy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z racji tego, że projekt jest złożony z badań formalną, nie ma podpisów pod projektem uchwały, tylko pod uzasadnieniem, z względów formalnych zostaje wycofany z dzisiejszej sesji. Panie Państwo, przechodzimy do druku numer 30, projekt grupy radnych. Szanowna Pani Radna. Szanowna Pani Radna, przechodzimy do druku numer 30. W sprawie powołania Komisji Środowiska, Problematyki, Odprowadzenia Wód Opadowych i Ochrony Przeciwpowodziowej Rady 2018 Nowa Uda. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela projektodawców. W związku z tym, że na tych wszystkich drukach jest tak samo złożone podpisy, to wycofuję to są te cztery ostatnie druki i po prostu złożymy je na następną sesję. Teraz to będzie już w trybie ośmiodniowym, za chwilę to złożę. Dziękuję bardzo. W takim wypadku, Szanowni Państwo, projektodawcy, rozumiem, że wszyscy wyrazili zgodę na wycofanie tych druków. Nie ma sprzeciwu. W takim wypadku wycofane zostały druki numer 30, 31, 32 przez projektodawców. Szanowni Państwo, zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, nie widzę w tym punkcie rady oświadczeń i komunikatów. Zamykam punkt piąty. Punkt szósty. Zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, chciałbym tylko poinformować, że o kolejnej sesji Rady Dzielnicy zostaniecie Państwo poinformowani. Odbędzie się ona na pewno w zwykłym trybie w czwartym tygodniu stycznia. Jaka to będzie data? Dokładnie na początku stycznia Państwo zostaniecie poinformowani. Chciałbym wszystkim Państwu życzyć jak najlepszego nowego 2015 roku. Zamykam trzecią sesję Rady Dzielnicy. Nie wychodźcie już, dlatego zabierzemy podpisy. Składam serdeczne gratulacje wszystkim przewodniczącym komisji i wiceprzewodniczącym, którzy zostali powołani w dzisiejszej sesji przez Radę Dzielnicy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.